50! Jedziemy na ryby, więc to jest wyjątkowa okazja. Trzeba się spsikać perfumami. Niby dwa głupie miesiące, kiedy mnie tu nie było w kraju, a miejsce się zmieniło po prostu nie do poznania. Dobra, wjeżdżamy. W teorii jest najlepsze miejsce, bo jesteśmy na wlewce, nie? Czyli tutaj powinny żerować ryby z całego buniora. Tak zwykle jest, ale zobaczymy. Miałem rybę. Ale zepsułem to. Poczekam, aż trochę woda się przeczyści, bo spotkaliśmy najpiękniejszą rybę, jaka tu występuje, czyli pływacza. Tutaj w tym miejscu chyba widać dokładnie. A koło niego pełno na rybku jest. Właśnie ciekaw, co to jest. Pod nogami pełno wszędzie. Ale trzeba iść dalej. No powiem, mega mnie to cieszy, ile z tego na rybku, jaka występuje w tym roku. Nigdy takich liczb tutaj nie widziałem, to jest tak dla mnie niespotykane. O, proszę zobaczyć. Całe staro rzeczy zapełnione na rybkiem. Tak ma być. Mam nadzieję, że Wody Polskie nie zobaczą tego filmu. Tutaj nie wiadomo, z jakimiś koparkami za chwilę, żeby umocnić brzeg. To bym się wkurzył. To jest klęk czy prąd? To klęk, nie prąd, ale śmiesznie. Pewnie byłem, że to jest klęk. Chodź, pokaż, puściusz. Delikatnie, ładnie dopięty jesteś. I śmigaj. Śmigaj. Tędy, tędy. Tylko prąd, no. Wychodzi na to, że tylko przeszedłem ten fragment, co miałem się z tym panem. Ryby zaczęły być już agresywniejsze, że idzie coś wciąć po prostu z tych ataków. Chociaż no nie powiem, no miałem przecież na górze dwa brania, które w pierwszym rzucie właśnie, które no to były pewniaczki do wcięcia. Kurde. Te dwa brania miałem w jednym rzucie, ale przegrałem ten rzut, nie? Ja jednego wciąłem, drugi no to już był, to była wina akurat, wiecie, no muszę się usprawiedliwić, że to nie, że ja jestem słaby, tylko to jest czegoś wina, nie? Tak poważnie po prostu, no to był atak już taki, tutaj nawet nie wiem, co to rzuciłem, ale spoko. To był atak po zakończonym nieudanym holu, nie? Czyli w momencie, kiedy nie myślisz w ogóle o przynęcie już, to myślisz o tym, że straciłeś rybę. No i ja miałem wtedy właśnie drugi atak. Chyba, że to było powtórzenie, nie wiem. A nie, wątpię. Czy uda się coś złowić. Okej, dobra, zacznijmy od tego, że obrzucamy wlew tradycyjnie, czyli daleko tam. Powoli zwijamy pod prąd. A, i zepsułem.
O ja, to jest coś mega ładnego. Pięćdziesiąt! Nie ma chyba 50, ale jest... Ja pierdziele! A ja nie mam miarki. Okej, GoPro była ten straszny figlek dzisiaj. Ja nie wiem, co się dzieje naprawdę, nie? Ale... Mam nadzieję, że zdążę tą rybę chociaż pokazać, bo jest cudowna i mam nadzieję szczerze, że mi nie ucieknie, ani ta kamera się nie wyłączy, jak ją będę pokazywał. Taki pstrąg, nie? On się nie mieści w obiektywie nawet, widzę. To jest coś cudownego. Ja nie wierzę w to dalej, nie? Wow. Dobra. Już więcej ci nie robię zdjęć, tylko cię wypuszczą. Idź. Idź, bestia, no. Idź, bo mam GoPro już słabe, wiesz? Idź, 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 idź. Poszła. Wow. Okej, zaczyna się mgła. Jestem niesamowicie po prostu zachwycony tym, co tu się stało. Nie wiem, jak daleko zszedłem. Miałem już wychodzić na brzeg i po prostu wykonałem taki rzut. Jestem po prostu w niebo wzięty. I ja tą przynętę odkładam w tym momencie. Ja ją sobie przywieszę w pokoju, bo naprawdę nie wierzę w to, jaką rybę złowiłem na to. Jeśli ta ryba będzie miała 50 cm, a ja wiem, że ona będzie miała 50 cm. Ona dosłownie była odtąd dotąd. Ja to mierzyłem, wiecie, ręką zmierzyłem mniej więcej. Przyłożyłem do niego i jeszcze mierzyłem dokładniej wędką. Więc, kurde, nie wierzę w to po prostu. God did! Dzisiaj jest super dzień, ja o tym wiem. Więc trzeba iść powoli, cicho i próbować złowić jeszcze lepszą rybę. Bo to miejsce, z którego ona wyszła tutaj na żery, no jest po prostu fantastyczne. Nie wierzę w to. Nie, on już nie jest taki duży, ale też jest ładny. To jest po prostu boskie miejsce, nie? I masakra. Smykaj. 51 sekund łowienia. Smykaj, no. Wiecie, tak patrzę na tą rzekę. Patrzę na ten zachód, który wychodzi zza drzew, raczej chowa się za drzewa. Patrzę na tę mgłę, która zaczyna spowijać tę piękną rzekę. I tak sobie myślę, że chyba rozumiem słowa Sebastiana Kowalczyka, którego pozdrawiam. Chociaż wątpię, że będzie to oglądał. To był film, kiedy złowił szczupaka na rugi chyba, albo jakąś inną rybę. Już nie chcę kłamać. I on powiedział wtedy, że on nie może łowić już więcej tego dnia, bo czuje się po prostu nasycony wędkarsko. I dzisiaj po prostu tak dopamina mi strzeliła do głowy. Bo wiecie, nie wiem, ja przynajmniej mam tak zawsze z rybą.
że ja tej ryby nie czuję do momentu wypuszczenia i parę minut później to musi do mnie dojść. I do mnie to powoli dochodzi. Ja jestem po prostu przytłumiony tą dopaminą. I naprawdę to jest fantastyczne uczucie. Z drugiej strony obawiam się delikatnie, że chociaż czy to mogą być obawy, wychodzi, bo obawiam się delikatnie, że już tego PB nie pobije, a pewnie już nie na tej rzece. Ale z drugiej strony, czy to nie jest właśnie piękne, gdyby tak było, gdybym, wiecie, na starość, jeśli dożyję starości, mógł wspominać, że dzisiaj, czyli 28 czerwca 2024 roku, na trzeciej wizycie nad moją ukochaną rzeką po powrocie z Holandii, złowiłem rybę, która, mam nadzieję, ma ponad 50 cm. No, wierzę, bo tak jak pokazuję, od mojego palca do łokcia gdzieś miała, więc mam nadzieję, że tyle rybka miała centymetrów ponad 50. Wierzę grubo, że miała ponad 50. I jako ten stary zgret, albo jeszcze nie jako stary zgret, bo nie wiem, kiedy Bóg mnie z tego świata weźmie, będę mógł pomyśleć, że właśnie dzisiaj złowiłem tą fantastyczną rybę. I dzisiaj mogę się czuć tak, jakby to był mój chyba najpiękniejszy dzień w życiu. Dotychczas. I chyba tak jest na razie. Nie potrafię sobie teraz przez tą mgłę dopaminową przypomnieć lepszego dnia w moim życiu, więc gadam już 2 minuty, tak, ale naprawdę czuję się fantastycznie. I czuję, że po tych 4 latach, bo to jest chyba 4. sezon, kiedy tu łowię, albo 3., że po tych 3-4 latach dorwałem rybę, o których tyle się nasłuchałem w tych pierwszych moich 2 sezonach, że tu ludzie łowili ryby po 50, 50 parę, po 60 cm. Nie wiem, czy nie słyszałem o jednej ponad 60 cm, która posiadała ponad 60 cm. A ja przez ten cały czas cieszyłem się, jeśli złowiłem rybę ponad 40 cm w sezonie. Potem 2, 3. Pierwszą rybę, przecież moje takie pierwsze faktyczne PB, to było 39 cm. W tamtym sezonie złowiliśmy chyba 5 takich ryb z tatą. I w tym sezonie, który miałem poprzecinany przez ten mój wyjazd do Holandii, w tamtym sezon miałem poprzecinany przez zdrowie, moje problemy zdrowotne. I w tym sezonie, jako nagrodę, jako, tak jak mówiłem przedtem, że jestem totalnie nieprzyzwyczajony do tego i przez to szedłem wodą. Bo ta trawa, no jest praktycznie potąd mi. I ja przez to totalnie nie miałem ochoty w niej chodzić. Bo jak ja wyjeżdżałem, to ta trawa była gdzieś potąd. No i wiecie, ja tutaj przyjeżdżam, idę rzeką, rzucam w dół, łowię po prostu totalnie tak jak nigdy nie łowiłem, mam takie efekty i czuję się naprawdę spełniony. Już nie gadam, bo mi nie zostaje dużo czasu, a jeszcze chwilę bym tu chciał połowić. Nie liczę na to, że złowię większą rybę. Pierwszy raz w życiu nie liczę na coś takiego, bo wiem, że to jest chyba niemożliwe. A gdybym złowił już taką rybę, to chyba bym musiał rezerwować termin za jakiś miesiąc i na piechotę iść do Częstochowy. Bo to byłoby coś cudownego. Okej, dzwoni do mnie telefon, muszę odebrać i prawdopodobnie będę się już stąd zmykał. Hej.